Witam serdecznie. Dzisiaj wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odpowie nam na dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy możemy jeździć motorem od tak sobie na przejażdżkę teraz w dobie tych wszystkich zakazów? No i drugie bardzo ważne pytanie, czy możemy wybrać się na rybki? To pytanie będzie pewnie bardzo, ale to bardzo interesować moich widzów, dlatego zaczynamy. Mam złą wiadomość, jeżeli chodzi o tę odprężającą przejażdżkę motocyklem. No tutaj raczej lepiej zostać w domu, lepiej nie wychodzić. To jest coś, co trudno uznać za niezbędną potrzebę, nawet jeżeli ktoś jest wielkim fanem jednośladów. Ja rozumiem, że kiedy teraz mamy więcej wolnego czasu, chcielibyśmy z niego skorzystać tak, jak zwykle to robimy. To jest na pewno przyjemne, spędzamy czas na świeżym powietrzu, natomiast nie zalecamy, nie jest to na pewno niezbędne. Rozumiemy, że mamy wielu fanów wędkarstwa, ale przez te kilka tygodni niestety muszą z tego hobby zrezygnować. Ja się trochę dziwię, bo tak, z jednej strony wysyłacie jasny sygnał, że można biegać i fani biegania będą mogli uprawiać swój sport, ale z drugiej strony wędkarze, nawet jeśli będą wędkować w samotności, to tego robić nie powinni? Jeżeli chodzi o różnicę, to ona się nasuwa, wydaje mi się, w oczywisty dość sposób. Mianowicie, jeżeli chodzi o bieganie, no to tu mówimy o takiej aktywności, która niewątpliwie jest związana z utrzymaniem stanu zdrowia, utrzymaniem się w dobrym samopoczuciu. No jeżeli chodzi zaś o wędkarstwo, to jako co prawda nie bardzo, ale jednak troszeczkę doświadczony wędkarz, wiem, że no trudno uznać, że to jest taka rzeczywiście aktywność fizyczna. No i słuchajcie, Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, właśnie nam odpowiedział na dwa ważne pytania. Nie możemy jeździć motorkiem, no i nie możemy chodzić na ryby, nawet to z synem. Czyli no, tak jak tam było, że no, najbliższa rodzina i tak dalej. Słuchajcie, jednak myślę, że w tym wszystkim zdrowy rozsądek jest najważniejszy, bo zauważmy jedną rzecz. My możemy wyskoczyć sobie na ryby swoim samochodem, nie tankować po drodze, bo już też to zgłaszacie, że my nie będziemy tankować po drodze, nie będziemy się zatrzymywać i tak dalej. Spoko. Ale weźcie pod uwagę to, że na przykład wychodząc z domu, na przykład mieszkacie w bloku, dotkniecie balustrady. Ktoś wcześniej mógł być chory, mógł, nie wiem, kichnąć na rękę swoją, dotknąć tej balustrady. Ten wirus żyje troszeczkę dłużej niż 5 sekund, więc jest opcja, że to się tam nawet po godzinie dalej utrzymuje, wy to dotkniecie i przyniesiecie to do domu. Naprawdę musicie naprawdę na siebie bardzo, ale to bardzo mocno uważać. O tym mówił wcześniej Adam Garlicki, on jeździ na RC, pomaga po prostu tutaj ludziom, pracuje w szpitalu i naprawdę, słuchajcie, no jest kwas z tym wirusem, naprawdę oni masę litrów leją tych wszystkich płynów, żeby to odkażać. Tego nie robi się w blokach, nie robi tego się w windach, a jeśli się to robi, to pewnie nie aż tak często, jakby to trzeba było robić. Także dotykając cokolwiek poza waszym mieszkankiem, możecie to po prostu tego wirusa przynieść do siebie, więc to nie jest, słuchajcie, takie mega proste. Chuchajmy, dmuchajmy na tą chwilę, na tą sprawę, patrzmy jak to jest rozwojowe, jakimi drogami to się przenosi. Troszeczkę już żeśmy o tym rozmawiali na coniedzielnych debatach, a dzisiaj, jeżeli ktoś by chciał na ten temat porozmawiać, to zapraszam wieczorem o 20:00, będziemy mieli taką luźną debatę, gdzie będzie można na czacie wypowiedzieć się. Kto będzie chciał, będzie mógł też do mnie zadzwonić na Skype'ie i porozmawiać sobie. Także zapraszam serdecznie, no i myślę, że troszeczkę byłem w stanie odpowiedzieć na parę waszych pytań, no na pewno na moje pytania, czyli czy mogę jeździć motorem, tak dla relaksu, no i czy mogę wyskoczyć sobie sam na rybki gdzieś w ustronne miejsce. Nie. Trzymajcie się.